Szczęść Boże, witam Was, kochani, w nowym tygodniu. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to co chcesz? Co chcesz, abym Ci uczynił? Mówi Jezus dzisiaj w tym polskim przekładzie, ale kiedy sięgniemy do oryginału, to okazuje się, że tam żadnego pytania nie ma. W oryginale jest tak jakoś dziwnie to zdanie i ta scena w ogóle opisana, że w próbie przetłumaczenia tego zdania, które zostało tak w języku polskim wymanewrowane w kierunku pytania ze strony Jezusa do tego niewidomego, co chcesz, abym ci uczynił, to w próbie przetłumaczenia na język angielski tego zdania mamy taką jakby opisową informację. W tej próbie oczywiście tego tekstu greckiego na angielski. Nie mówię o jakichś przekładach na język angielski, tylko o tym konkretnym, o tej konkretnej aplikacji, z której korzystam, odwołując się do oryginału. Tam jest próba wskazania na to, że Jezus stanął przed tym człowiekiem, gotowy by mu to uczynić, jakby gotowy by to zrobić, co on pragnie. I rzeczywiście, kiedy Jezus przed nim staje, to później następuje ta jego prośba, abym został uzdrowiony, wyleczony. Na język angielski jest w ogóle recovery, czyli użyty wyraz, czyli jakby, abym wyzdrowiał, tak, abym doszedł do siebie. Ale już sama obecność Jezusa sprawiła tą odpowiedź. Sama obecność Jezusa sprawiła, że to pragnienie zostało wyartykułowane. W języku polskim byśmy to jakoś ogarnęli i zostało to pytanie włożone jakby w usta Jezusa, którego w oryginale nie ma. Bo już sama obecność Jezusa sprowokowała w tym człowieku to pragnienie, by być uzdrowionym. I to jest szalenie istotne, że sama obecność Jezusa sprawia, że w nas narasta pragnienie, by być uzdrowionym. Jezus nie musi nas pytać, czego chcemy. Jezus nie musi znać tej odpowiedzi. Jego obecność sprawia, że te nasze potrzeby, te nasze pragnienia przed Nim są artykułowane, manifestowane. One wychodzą jakby na wierzch, wychodzą z naszego serca. Dlatego nie bójmy się, że Jezus potrzebuje jakichś dodatkowych pytań, by wiedzieć, czego my potrzebujemy. Zupełnie nie. Już samo stanięcie w obecności Jezusa sprawia, że wszystkie te nasze pragnienia, troski, potrzeby stają się przed Nim jawne, a On staje przed nami gotowy, by nam to uczynić. Niesamowite to jest. Nie musimy o nic go pytać, nie musimy go prowokować, nie musimy artykułować nawet tych naszych potrzeb. Bo Jezus, kiedy staje przed nami, to staje już w gotowości, by nam to uczynić. A sama Jego obecność sprawia, że to wszystko, co nosimy w sercu, przed Nim staje się jawne. Powiem Wam, że mnie to dzisiaj bardzo, bardzo zachwyciło. Niech nas więc błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.